Nie będzie drugiej tury wyborów w Łodzi. Obecna prezydent Hanna Zdanowska zdobyła ponad 54% głosów. Druga była Joanna Kopcińska z PiS z wynikiem blisko 23%. Trzeci Tomasz Trela z SLD, który otrzymał około 8,5% głosów. Tak wskazują sondaże i cząstkowe wyniki wyborów. Oficjalne wyniki mogą być znane dopiero za kilka dni, bo pojawiły się problemy z systemem zliczającym głosy. Miejska Komisja Wyborcza w Łodzi liczy je ręcznie. To reakcja Hanny Zdanowskiej na pierwsze sondażowe wyniki wyborów. A to reakcja w sztabie Joanny Kopcińskiej, kandydatki PiS. Hanna Zdanowska w pierwszej turze wyborów zdobywa ponad 50% głosów i zostaje na stanowisku prezydenta Łodzi. Brakuje mi słów, przebaczcie. Ale nie spodziewałam się tego, że wygram w pierwszej turze. Łodzianie nie chcieli naszego planu na Łódź. Serdecznie pani Hannie Zdanowskiej gratuluję. Prawo i Sprawiedliwość może jednak cieszyć się z wyników wojewódzkich. W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego według cząstkowych danych PiS zwyciężył, wyprzedzając Polskie Stronnictwo Ludowe, choć zaledwie o włos. Platforma dopiero na trzecim miejscu. Mamy nadzieję, że tutaj zmiany, które przekazywaliśmy dla mieszkańców województwa, będą mogły zachodzić w najbliższym czasie. Najlepiej byłoby dla całego województwa łódzkiego, gdyby to była duża koalicja, duża, stabilna koalicja ludzi dobrej woli, którzy usiedliby do stołu i domówili się programowo. Powodów do radości nie ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. W wyborach do Sejmiku zajął dopiero czwarte miejsce, a Tomasz Trela jako kandydat na prezydenta Łodzi trzecie, ze słabym wynikiem 8,5%. Aż 1/3 wyborców SLD w wyborach do parlamentu sprzed 3 lat, w wyborach samorządowych, zagłosowała na Hannę Stanowską. Poczekajmy jeszcze na wyniki wyborów do Rady Miejskiej, bo w moim przekonaniu ten wynik będzie wynikiem lepszym niż 8,5%. Wszystkie oficjalne wyniki pojawią się prawdopodobnie jutro. Długo znane były wyniki zaledwie z 15 na 418 obwodów w Łodzi. System zliczania głosów przestał działać. Miejska Komisja Wyborcza głosy musiała liczyć ręcznie. Głównie zakładaliśmy wariant, że albo będzie działał system, albo działać nie będzie. No natomiast wydarzyła się rzecz najtrudniejsza w pracy, a mianowicie system częściowo działa, częściowo nie działa. System nie działał też w Sieradzu. Nie jest możliwe na ten moment ustalenie wyników do głosowania. Z nieoficjalnych danych wynika, że w Sieradzu będzie druga tura wyborów. O fotel prezydenta walczyć będą dotychczasowy Jacek Walczak i Paweł Osiewała. W Pabianicach w drugiej turze zmierzą się Krzysztof Ciebiada i Grzegorz Mackiewicz. Obecnie urzędujący prezydent Zbigniew Dychto uzyskał dopiero piąty wynik. W Zgierzu cząstkowe wyniki wskazują na to, że w drugiej turze znajdą się obecna prezydent Iwona Wieczorek i Przemysław Staniszewski. W Radomsku walczyć będą Anna Milczanowska i Jarosław Ferenc. W Bełchatowie Marek Chrzanowski i Mariola Czechowska. Drugiej tury na pewno nie będzie w Kutnie. Tam wygrał obecny prezydent Zbigniew Burzyński. Prawdopodobnie także w Piotrkowie Trybunalskim pozostanie Krzysztof Chojniak.